kochani. Chciałam dzisiaj nagrać dla Was vloga, będąc na zewnątrz, ale pogoda pokrzyżowała moje plany. Jest zimno i cały czas pada deszcz, także postanowiłam zrezygnować z tego pomysłu i wyjątkowo zrealizować vloga domowego, w którym będę do Was głównie mówić. Nigdy takiego vloga jeszcze nie robiłam. Jestem ciekawa, czy przypadnie Wam do gustu. Myślę, że to się okaże na końcu, kiedy zamieścicie komentarze pod tym vlogiem. Chciałam Wam powiedzieć, że przed chwilą wróciłam ze spaceru z Astonem. Byłam również na lunchu. I dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że nie wiem, jak to było u Was, ale ja nauczyłam się zwalczać mój egoizm w związku z posiadaniem psa, ponieważ do tej pory byłam przyzwyczajona do tego, że to ja jestem na pierwszym miejscu i jakby pójście na lunch było jedną z pierwszych rzeczy, jakie robiłam zaraz po wstaniu z łóżka. A w momencie, kiedy zaczęłam mieć Astona, bardzo szybko się zorientowałam, że pies nie rozumie tego, że ja chcę najpierw zjeść i potem wrócę do domu i z nim wyjdę na spacer po całej nocy, tylko on musi być pierwszy, w sensie to z nim najpierw trzeba wyjść na ten spacer, a dopiero potem mogę pójść na lunch. I przyszło mi to, słuchajcie, z bólem nauczenie się tego, ale pomógł mi w tym Aston, ponieważ za każdym razem, kiedy przedkładałam siebie nad wyjście z nim na spacer, no to mi coś po prostu niszczył. I w związku z tym się szybko nauczyłam i teraz po wstaniu z łóżka najpierw wychodzę z Astonem na spacer, a dopiero później idę na lunch i w związku z tym mam spokój i też mniej zniszczonych rzeczy. Dajcie mi proszę znać, jak z tym było u Was. A jeśli już jesteśmy w temacie zwierząt, to koniecznie muszę Wam wspomnieć o tym, że dzisiaj o pierwszej w nocy przeżyłam chwilę grozy. Co takiego się stało? Otóż ja przed pójściem spać zawsze robię tak, że podchodzę do wszystkich moich zwierzaczków, żeby je utulić i pocałować przed snem. I tak sobie, wiecie, chodzę po mieszkaniu od zwierzaka do zwierzaka i okazuję im czułość. No i słuchajcie, dzisiaj o pierwszej w nocy tak, znalazłam Astona, znalazłam i utuliłam Ulyssesa i w pewnym momencie patrzę, nie ma Lorda. No i jak nie ma Lorda, no to zaczęłam go wołać. Oczywiście koty nie reagują, jak je wołacie, z reguły. Więc zaczęłam, słuchajcie, szukać w całym mieszkaniu Lorda. Patrzyłam pod szafkami, pod kanapą, byłam w każdym pokoju. I powiem Wam, że no, minęło kilka minut i tego Lorda dalej nie było. Zaczęłam otwierać szafy, myślałam, że wszedł do jakiejś szafki, schował się za czymś. To też nie zadziałało. Więc poszłam po moją tajną broń i wyjęłam przysmaki dla kotów i zaczęłam z nimi potrząsać. To zawsze, słuchajcie, działa, zawsze koty wtedy przebiegają. Przebiegł owszem Ulysses, ale Lord nie. Mało tego, w ogóle nie było widać, słychać żadnych odgłosów typu miauczenie, drapanie, nic, słuchajcie. Wyszłam na klatkę schodową, gdzie czasami wypuszczam, jak wiecie, koty, żeby sobie pochodziły, bo bardzo to lubią. I tam kota też nie było. I wiecie, ja zaczęłam się zastanawiać, co takiego mogło się z tym kotem stać. I w pewnym momencie, wyobraźcie sobie, że jak już zaczęłam otwierać te wszystkie szafki, otworzyłam jedną z dolnych szafek w kuchni, gdzie trzymam przyprawy. Ponieważ dwie godziny wcześniej wyjmowałam stamtąd przyprawę i na chwilę się odwróciłam, żeby włożyć naczynia do zmywarki. I słuchajcie, nie zauważyłam, że Lord wtedy wskoczył do tej szafki, słuchajcie, położył się na tych przyprawach i tam leżał przez dwie godziny, a ja nic o tym nie wiedziałam. Jak ja to zobaczyłam, otworzyłam tę szafkę, przestraszyłam się, ale oczywiście z drugiej strony też niesamowicie uradowałam. Po prostu nie wiedziałam, co mam powiedzieć. Słuchajcie, pierwszy raz mi się taka sytuacja zdarzyła. Dajcie znać, czy wyście też mieli takie przygody ze swoimi zwierzaczkami. Powiem Wam, że byłam przerażona, że nie mogłam znaleźć Lorda. Już zaczęłam kreślić w swojej głowie jakieś bardzo pesymistyczne scenariusze, ale na szczęście nic się nie stało. I wiecie co, to jest dowód na to, że koty potrafią wszędzie wejść i są tak ciche w tym, co robią, że naprawdę ciężko później je gdziekolwiek znaleźć, ale cieszę się, że ta cała przygoda skończyła się szczęśliwie. Oczywiście ochroniłam Lorda, chociaż w sumie nie wiem za co. Do siebie powinna mieć pretensje, że nie zauważyłam, jak Lord tam wskoczył, a ja też szafkę zamknęłam później. Ale widzicie, takie właśnie mam przygody.
Ci z Was, którzy obserwują mnie na Snapie, wiedzą, że niedawno wybrałam się do perfumerii Douglas po to, żeby kupić sobie między innymi pędzle do makijażu. Dlaczego? Dlatego, że, i to również pokazywałam na Snapie, jakiś tydzień temu Aston zjadł mi, a raczej pogryzł i zniszczył mój ukochany pędzel do pudru marki Dior, którego używałam namiętnie od kilku lat i był to pędzel, z którego korzystałam tak naprawdę najczęściej. I szkoda, że nie widzieliście mojej miny, kiedy ja wróciłam do domu wieczorem i zobaczyłam ten zmaltretowany pędzel, który już nie miał połowy rączki i był cały obśliniony, a obok niego oczywiście zadowolonego Astona. No i oczywiście ja, jak to ja, w pierwszym momencie się zdenerwowałam, a w drugim pomyślałam sobie tak, bo zawsze staram się dostrzec pozytywne aspekty każdej sytuacji, że a, no to w sumie dobrze, że mi go zniszczył, bo będę miała przynajmniej powód ku temu, żeby kupić sobie jakiś nowy pędzel. I wtedy z Waszą pomocą zaczęłam poszukiwać nowych pędzli i ostatecznie zdecydowałam się na to, żeby kupić sobie pędzle Toma Forda, o których wiele dobrego słyszałam, a których nigdy nie miałam. Poza tym Tom Ford jest perfekcjonistą. Ja jestem perfekcjonistką, więc wiem, jak podchodzą do tworzenia rzeczy ludzie tacy jak ja, którzy są perfekcjonistami. I dlatego też stwierdziłam, że okej, w takim razie tym razem kupię sobie pędzle Toma Forda. I tuż przed wyjściem do Douglasa w Złotych Tarasach ktoś z Was uświadomił mi, a raczej przypomniał mi, że owszem, mogę sobie kupić pędzle Toma Forda w Douglasie, ale tylko w Arkadii. A ja już byłam tak sfokusowana na tym, żeby pójść do Złotych Tarasów, że stwierdziłam, że kupię je tam. I w jaki sposób ja to zrobiłam, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy z Was o tym wiedzą. Otóż, kiedy ja pracowałam w perfumerii Douglas, to regularnie zdarzały nam się sytuacje, gdzie przychodziły do nas klientki i na przykład kupowały kilka rzeczy, ale nagle przypomniały sobie o tym, że chciały kupić jeszcze jakieś inne produkty, których akurat w Douglasie, w którym ja pracowałam, nie było, ale były w innych. I w takich sytuacjach, w momencie, kiedy klientka się spieszyła, to sprowadzałyśmy dla niej te produkty taksówką. I ja sobie o tym przypomniałam w momencie, kiedy wybierałam się do Złotych Tarasów i stwierdziłam, że powiem na miejscu, że ja chcę kupić dwa pędzle Toma Forda i w związku z tym poprosiłam o to, żeby sprowadzono mi je właśnie taksówką. I te pędzle pojawiły się właśnie w Złotych Tarasach w ciągu pół godziny. Ja w tym czasie zdążyłam zrobić kilka innych rzeczy i takie rozwiązanie chciałabym Wam polecić. Oczywiście nie nadużywajcie tego, bo tego się nie robi cały czas, ale mi naprawdę na tych pędzlach zależało, także cieszę się, że Pani mi je sprowadziła i może pokażę Wam w tej chwili, jakie pędzle kupiłam. Kupiłam pędzel do pudru, który z tego, co mi wiadomo, jest wykonany z mieszanki włosia syntetycznego i naturalnego i posiada piękną, mahoniową w kolorze brązowym rączkę. Nie używałam go jeszcze, ale wygląda naprawdę, słuchajcie, pięknie. I on kosztował, pozwólcie, że sprawdzę, ponieważ ja go jeszcze nie używałam, a mam jeszcze opakowania i tutaj cenę, 509 zł. I do niego chciałam kupić sobie pędzel do różu i tak też zrobiłam. Mam go tutaj obok. Od razu Wam może podam cenę. 359 zł. I on ma numerek 06. Oczywiście podlinkuję Wam te rzeczy w opisie pod filmem, tak jak robię zawsze. I tutaj pędzel, jak widzicie, prezentuje się następująco. I ktoś teraz może powiedzieć, pędzel jak pędzel. Nie wiem, nie używałam jeszcze, ale zakładam, że będą bardzo dobre jakościowo. Dajcie mi znać, proszę, jakich pędzli Wy używacie, jakie polecacie, ponieważ planuję kupić jeszcze kilka innych. Jeśli się okaże, że te są dobre, to kupię sobie z tą Fordę, jeśli nie, to po prostu jakiejś innej marki. Ale co takiego jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że będąc w Douglasie i oczekując na te pędzle, stwierdziłam, że kupię sobie jeszcze podkład. Akurat stałam przy stoisku Armaniego i to też wszyscy, którzy obserwują mnie na Snapie, tak naprawdę przeżywali, że tak powiem, ze mną na żywo. Naprawdę było tak, że po prostu czekałam sobie na te pędzle, chodziłam po Douglasie, zobaczyłam kosmetyki Armaniego, przypomniało mi się, że powinnam sobie kupić jakiś podkład i po prostu zaczęłam się przyglądać tym podkładom, które tam były. I nie mając zupełnie żadnej wiedzy na temat podkładów Armaniego, ponieważ nie używałam do tej pory żadnego, podeszłam sobie po prostu do tego stendu makijażowego i zaczęłam się przyglądać. I patrząc w opisy poszczególnych podkładów, dostrzegłam podkład o nazwie Power Fabric.
I tam było napisane, że to jest podkład długotrwały i kryjący. I to mi wystarczyło do tego, żeby się nim zainteresować. I ostatecznie zdecydowałam się kupić również ten podkład. Kosztował chyba 270 zł, jeśli się nie mylę. Wygląda w ten sposób. Jest aplikowany za pomocą pompki. I on mi się spodobał, dlatego że tam było dużo kolorów w jasnych odcieniach. I oczywiście podchodziła do mnie, jak wiecie, jak to jest w Douglasie, pani, żeby mi w czymś pomóc, czego ja nie cierpię, bo ja sobie sama pomagam, chyba że już jestem zmuszona do tego, żeby skorzystać z czyjejś pomocy. I powiedziała, że dla pani to dwójka, więc jak ja usłyszałam, że dla pani to dwójka, to od razu stwierdziłam, że dwójki to ja na pewno nie kupię. Czy ja jestem wredna? Tylko po prostu stwierdziłam, że kupię jakiś inny odcień. Kupiłam trójkę, słuchajcie. I jestem z tego odcienia bardzo zadowolona. Ja mam ten podkład dzisiaj na twarzy. Nic, tak jak wam wcześniej wspomniałam, nie wiedziałam o tym podkładzie. Dopiero zaczęłam sobie o nim czytać, jak wróciłam do domu i jak go kupiłam. Ten podkład ma bardzo wysoki filtr, 25, czyli tak jak podkład mój ukochany Dior Skin Forever, który notabene też powinnam sobie kupić w najbliższym czasie. Jest to podkład długotrwały, kryjący w stopniu średnim do wysokiego, o takim matowo-satynowym wykończeniu. Powinien się sprawdzić w przypadku cer mieszanych i na razie nie powiem wam o nim nic więcej, ponieważ mam go dzisiaj pierwszy raz na twarzy, także możecie zobaczyć, że zarówno odcień, jak i wykończenie dobrze wyglądają, natomiast nie wiem, jak się będzie sprawdzał w dłuższej perspektywie czasowej. Jedyne, co wam mogę powiedzieć już od razu, to to, że podkreśla suche skórki. Ale z drugiej strony, który podkład tego nie robi w momencie, kiedy macie przesuszoną miejscami cerę. Także podstawą do użycia tego podkładu jest moim zdaniem świetne nawilżenie wcześniejsze skóry. Także to tyle na temat moich zakupów w Douglasie. W najbliższym czasie zakupię sobie kolejne rzeczy i nie wiem, czy będę je pokazywać wam regularnie we vlogach, a potem zrobię jakiś zbiorczy haul, czy też będę je pokazywać tylko na snapie. Myślę, że to się okaże w praktyce. Kolejna rzecz, o jakiej chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć, to to, że zdecydowałam się na to, żeby w drugiej połowie maja polecieć sobie gdzieś na dłuższy, czterodniowy weekend. I myślę, że zainspirowali mnie do tego Darek z Karoliną, którzy obecnie przebywają w Grecji. I mam w związku z tym pewien problem, ponieważ nie wiem gdzie mam lecieć i chciałabym, żebyście mi w tym pomogli. Zależy mi na tym, żeby to było miejsce w Europie, do którego jestem w stanie szybko dolecieć, gdzie jest oczywiście ciepło i gdzie się można wylegiwać, nie wykluczając przy tym zwiedzania. Także będę wam bardzo wdzięczna za pomoc odnośnie destynacji. Przejrzę sobie wasze komentarze i później podejmę decyzję. A skoro już podjęłam decyzję o tym, że gdzieś sobie polecę, gdzie będzie ciepło i gdzie będę się opalać, to stwierdziłam, że wypadałoby, żebym kupiła sobie jakieś nowe stroje kąpielowe. Jak wiecie, mam swoją ulubioną markę, którą jest Agent Provocateur, którego ja w skrócie nazywam agentem. Pokazywałam się w strojach tej marki wielokrotnie, robiłam też haul, ale jak wiecie, strojów i nie tylko strojów nigdy zbyt wiele, także stwierdziłam, że kupię sobie kolejne. I już jakiś czas temu, przeglądając konta na Instagramie, trafiłam na Renatę Kaczoruk i ona tam zamieszcza bardzo często zdjęcia w strojach kąpielowych. I ja zaczęłam się tym zdjęciom przyglądać i co się okazało, słuchajcie? Okazało się, że marka Agent Provocateur posiada od 2013 roku też taką swoją młodszą i nieco tańszą linię o nazwie L'Agent, którą to współtworzą siostry Cruz, czyli Monika i Penelope Cruz. I ja, słuchajcie, o tym zupełnie nie wiedziałam. Jak zobaczyłam te zdjęcia na Instagramie Renaty Kaczoruk i te wszystkie stroje kąpielowe, to też dowiedziałam się, oprócz tego, że istnieje L'Agent, też, że można te stroje kupić w Polsce za pośrednictwem strony internetowej apapat.com. Ponieważ Renata zawsze zamieszcza oznaczenie tego sklepu. I ja sobie weszłam na tę stronę internetową, poprzyglądałam się tym strojom, po czym postanowiłam udać się do Metropolitana, żeby sobie te stroje poprzymierzać. I teraz wszyscy ci z was, którzy obserwują mnie na snapie, widzieli chyba jedną czy nawet dwie relacje właśnie z tego butiku, gdzie sobie te stroje przymierzałam, ale wtedy ich jeszcze nie kupiłam. A dzisiaj, skoro już zdecydowałam się na to, że będę gdzieś lecieć w drugiej połowie maja,
stwierdziłam, że w końcu je sobie zamówię. Jest dzisiaj brzydka pogoda, więc nie chcę wychodzić znowu do butiku, więc może zrobię zakupy za pośrednictwem strony internetowej właśnie, apopat.com, ponieważ już wcześniej poznałam, jakie są mniej więcej moje rozmiary. I myślę, że to też jest taki ciekawy pomysł na to, żebym w końcu pokazała Wam, w jaki sposób ja robię zakupy przez internet, ponieważ zauważyłam, że ciekawi Was to, w jakich sklepach ja kupuję i jakie rzeczy wybieram. Także może przy Was, a raczej razem z Wami zrobię w tej chwili zakupy i będziecie mogli od razu zobaczyć, na co się zdecydowałam. Tak wygląda strona apopat.com. Jest to jedyny autoryzowany sprzedawca bielizny i strojów kąpielowych marki La Jean w Polsce. I mnie interesuje oczywiście przede wszystkim kolekcja bikini. I takim strojem, w którym zakochałam się niemal od razu, jest strój o nazwie Alenia w kolorze różowo-czerwonym. Moim zdaniem wygląda, słuchajcie, pięknie. Bardzo podoba mi się ten kolor blocking, właśnie to się tak nazywa, różowo-czerwony. Pokażę Wam też pozostałe zdjęcia może. I ja ten strój już mierzyłam, więc wiem, że mój rozmiar to jest rozmiar S, więc sobie zaznaczę tutaj bikini, góra i dół rozmiar S. Oczywiście interesuje mnie tylko jedna sztuka do koszyka i będę sobie kontynuować zakupy. W ogóle z tymi strojami się okazało, że większość pasuje mi pod kątem rozmiaru S, także chyba tylko S będę zamawiać sobie dzisiaj. Ten strój, jak widzicie, kosztuje 505 zł. Drugim strojem, który mi się bardzo spodobał, jest strój o nazwie Agata, który jest w kolorze granatowym i bardzo podobały mi się te elementy tutaj z boku, te wycięcia, zarówno na górze, jak i na dole. Z tyłu prezentuje się w ten sposób i tutaj też sobie wybieram rozmiar S. Jego cena to 445 zł. Kolejny strój, który mnie zainteresował, znalazłam w kategorii nowości. I mam tutaj na myśli strój w takim bardzo charakterystycznym letnim kolorze, zielonym, dwuczęściowy, o nazwie Robi. I tutaj oczywiście również sobie zamówię rozmiar S. Ten strój kosztuje 465 zł, ale on jest dostępny jeszcze w dwóch innych kolorach, czerwonym i różowym. I tak sobie myślę, że zamówię sobie jeszcze dla porównania właśnie ten strój w kolorze różowym, który prezentuje się następująco. Oczywiście muszę mieć coś różowego, ponieważ bardzo lubię różowy kolor, ale dowiedziałam się, że można tutaj skorzystać z takiej usługi, tutaj nawet mamy taką zakładkę, dodatkowe usługi z poprawek krawieckich i dopasować sobie ten strój do naszych oczekiwań i do figury i można na przykład poprosić o to, żeby wszyto tutaj push-up i pomyślałam sobie, że tak właśnie zrobię w tym stroju, że poproszę o to, żeby mi tutaj doszyto i żeby mieć porównanie, czyli zamówię sobie zielony bez tego push-upa, a ten z push-upem i to jest, słuchajcie, usługa, która za pierwszym razem, jak ją wykonujemy, jest bezpłatna, a za drugim takie wszycie tych miseczek kosztuje 50 zł. Ja zamawiam pierwszy raz, więc ta usługa będzie gratis. I tutaj oczywiście znowu zamawiam sobie rozmiar S, ta sama cena, 465 zł. Jeżeli chodzi o stroje kąpielowe, to podobają mi się jeszcze dwa. Ten czarno-biały we wzór a la panterka, taki dwuczęściowy. A drugi jest już cały w kolorze czarnym, z takimi jakby zamkami w górnej i dolnej części. Już Wam tutaj pokazuję na zdjęciu. I ja, słuchajcie, te dwa stroje zobaczyłam na Instagramie właśnie Renaty Kaczoruk i tam mi się spodobały, ale chyba teraz ich sobie nie kupię. Muszę Wam jeszcze wspomnieć, skoro już jestem na tej stronie, o bieliźnie La Jean, którą również pokazywałam na Snapie. Jest, słuchajcie, piękna. Ja się w niej zakochałam od pierwszego spojrzenia, zwłaszcza w komplecie o nazwie Adach. Uważam, że jest po prostu cudowny, niesamowicie zwraca uwagę. Nie widziałam takiego kompletu w żadnej innej marce. Na ciele prezentuje się naprawdę super, wiem, bo przymierzałam. Także w tym komplecie jestem zakochana. A drugi komplet, który niesamowicie mi się podoba,
To jest komplet o nazwie Amalea. Też jak widzicie w kolorze czarnym, naprawdę przepiękna jest ta bielizna i wiecie co, żałuję, że sobie nie zapisałam, jak ostatnio mierzyłam, jakie miałam rozmiary, bo bym sobie już chyba dzisiaj zamówiła, a tak to chyba to po prostu zrobię przy najbliższej wizycie. Przejdziemy teraz sobie do koszyka może, nie będę wam tutaj teraz już ujawniała moich danych, ale powiem wam może, że zdecydowałam się na odbiór osobisty w sklepie, ponieważ po pierwsze mam niedaleko, po drugie chcę sprawdzić, czy na pewno wybrałam dobre rozmiary, a po trzecie wreszcie podejrzewam, że zdecyduję się na zakup czegoś jeszcze, chyba bielizny. Także zależy mi na tym, żeby jednak odebrać to osobiście. Mam nadzieję, że spodobał wam się pomysł takich wspólnych zakupów. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, czy chciałybyście, żebym zrobiła coś podobnego w przyszłości. Bardzo mnie ciekawi wasza opinia. A teraz pokażę wam jeszcze jedną rzecz, o której zapomniałam wspomnieć wcześniej, czyli najnowszą przesyłkę, którą otrzymałam od Samilaka. Jak widzicie, tym razem przygotowałam już sobie nożyczki, ponieważ spodziewam się, że będą mi potrzebne. I w środku mamy jeden pakunek oraz drugi mniejszy. I tak, i teraz będą mi potrzebne nożyczki. Także chwila. Dotarła do mnie nowość Samilaka, czyli linia 9 topów No Wipe, bez przemywania, do lakierów hybrydowych, które nadają manikur takiego bardzo charakterystycznego wykończenia, perłowego albo brokatowego efektu kameleona w różnym kolorze. I ponoć najpiękniej wyglądają, kiedy nałożymy je na ciemne lakiery do paznokci. Widziałam to zresztą w filmie na kanale Samilaka. Jeśli jesteście ciekawi, to sprawdźcie sobie link w opisie pod spodem. Ja je przetestuję w najbliższym czasie i pewnie efekt pokażę wam najszybciej na snapie. Wszystkie informacje dodatkowe na temat tych kameleonów znajdziecie oczywiście na stronie Samilaka, którą również podlinkuję wam w opisie pod filmem. Dotarłam do miejsca, czyli na plac Unii Europejskiej i teraz pójdę sobie coś zjeść. Tym razem zamówię sobie bulion wegetariański na bazie kombu z pieruszkami warzywnymi oraz oczywiście sushi, już wam pokazuję które. Ten zestaw, czyli sushi i maki deluxe. Zobaczcie ile dobroci. Mój bulion warzywny, biała herbata oraz zestaw sushi.